Rozpoczynamy kolejną widzewską podróż do przeszłości, tym razem, no nietypowo Kamil, no bo wróciła, no dla nas szczególnie, jako widzewiaków, przerwa reprezentacyjna, my tego nie mieliśmy wiele lat, pasjonowaliśmy się oczywiście meczami naszej kadry, ale no teraz pełnoprawnie, po powrocie do Ekstraklasy, no musimy cieszyć się albo przeżywać, no tę przerwę. Chyba w pierwszej lidze też mieliśmy ostatnio, bo były takie. Znaczy, bywały takie momenty, no, tak. gdy powoływano czy Radka Gołębiowskiego, czy Bartka Gustka do, do, do reprezentacji młodzieżowych, mm -hmm. ale. Teraz no, już musimy się liczyć, że ekstraklasa przez dwa tygodnie nie gra. No i jakby z tego powodu w dzisiejszym odcinku postanowiliśmy, rozplan gdy rozplanowywaliśmy sobie e, kolejne audycje, skupić się no, przede wszystkim na no, takich wątkach, które no, przebijają się w tym wrześniu. No, i pierwszym z nich jest rocznica urodzin Ludwika Soboleskiego, 17 września e, 1925 25, roku. Tak. A druga kwestia, to, na której się dzisiaj skupimy, chociaż oczywiście pobieżnie, no bo to jest temat rzeka, no to są wrześniowe mecze w europejskich pucharach naszego klubu. No było ich bardzo dużo, Kamil, ty tymi wczoraj wypisałeś 23? Tak, na, na 66 meczów wszystkie które widzę w dotychczas rozgrywały w puskich pochabach aż 23 były we wrześniu. No i to jest właśnie Kamil Wójkowski, nasza siedząca encyklopedia. Tak. Wypuszczamy go tylko na ten program. A ja nazywam się Jakub Dyktyński i ja mam klucz do tej piwnicy. No. Tak, tak. No dobrze, Kamil, no, czy pierwsza kwestia i tu już Adaś, jak dzisiaj nie będzie dużo zdjęć, to się policzymy. Ludwik Sobolewski. No to jest architekt, szef, yy, prezes, no, jest to, autor. No, podsumujmy to jednym zdaniem, które znalazłem w jednym z wielu tekstów o Ludwiku Sobolewskim. Yy, było, wielkich, 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 było wiele wielkich postaci w historii Widzewa, na przykład tam, no, powiedzmy, pierwsi z brzegu, powiemy Zbigniew Boniek, Włodzimierz Smolarek, tenerzy yy, Leszek, Leszek Jeziewski czy Władysław Żmuda, później możemy powiedzieć trenem Franciszek Smuda i tak dalej. Ale nie byłoby tego Widzewa takiego jakim jest z takim dorobkiem, jaki, jaki, jaki osiągnął gdyby nie Ludwik Sobolewski. I koniec, i kropka. No i na tym możemy zakończyć program. Oczywiście jak mówię przewrotnie, no ale to taka jest prawda jeśli chodzi o, o wkład pana Ludwika Sobolewskiego w, w Widzewi w to jak ten klub obecnie wygląda. No i to jest moim zdaniem taka postać, którą można porównywać do naprawdę największych też legend europejskiego futbolu. No gdy myślimy, nie wiem, o Liverpoolu, no to Bill Shankly, Bob Paisley, to są co prawda menadżerowie, trenerzy, ale to są też takie postacie, no, no moim zdaniem takie no sztandarowe. Ale no. Mało kto już pamięta, że Ludwik Sobolewski by, by, pracę w Widzewie zaczyna m.in. od roli kierownika drużyny, tak? To było taki przez moment... Był taki... O, no ale to jest ciekawe, bo przyznam szczerze, to faktycznie jest tak ma, mało znane. kierownikiem, nie wiem, czy to kierownik drużyny, zespołu, czy może klubu, sekcji, wiesz jak to było wtedy, tak? W Widzewie był, był... tak ja zresztą jak sam pan Ludwik Sobolewski w wywiadach wspominał, jak przychodził do Widzewa, to... Oczywiście to dostał tą popozycję, żeby tu przejść po tym, jak w starcie Łódź tam było, były te. Nie doszedł do porozumienia odnośnie rozwoju klubu tam, tam na bałutach, bo pamiętamy, że to był. On w starcie Łódź wypłynął jako działacz sportowy, ale mówił, już, jak wtedy przychodził, no to widzę, mówiono, że Ludwik tu się liczy przede wszystkim w rts to się liczy boks. Koszykówka, tak, a piłka była, bo była, no ale działacze zdali sobie sprawę, że no piłka to jednak piłka, jak to powiedział Ludwik Sobolewski, no i tak to się wszystko potoczyło. No to tak mówimy, już trochę tak przeskakujemy, no ale jak mówiłeś, ta dygresja, masz rację, no bo też spotyka się wiele takich opinii, zresztą jest to w książce chyba Wilki Widzę w Marka Wawrzynowskiego, że. On już wtedy budował, widzę, był pierwszym klubem w Polsce budowanym na modłę zachodnioeuropejską, jeśli chodzi o to przeprowadzanie transferów wyszukiwanie piłkarzy, bo to nie był telefon z pionu tam partyjnego, powiedzmy stricte z jakiejś tam z kopalni, szefostwo kopalni, jak w przypadku klubów górniczych, czy Ministerstwo Obrony Narodowej, jak w przypadku klubów wojskowych, okręgi wojskowe i tak dalej. Nawet no. który masz tutaj przed sobą pokazywał, że walczymy... z ministrami generałami, tak, bo tu mamy trochę takich wywiadów z, z lat 90 i trochę jest, no, Musimy pamiętać, że w latach, w trakcie, no, panowania socjalizmu, w Polsce, no to gdy były te kluby, były spowinowacone, były pod patronatem różnych ministerstw, no to jakby różne osoby realizowały swoje prywatne ambicje. No bo jakby futbol to jest wspaniały sport, kochany przez miliony, no i jakby ta miłość nie omija też ludzi na najwyższych szczeblach władzy. No Lech Gdańsk i Jacek Kurski, Donald Tusk na jednej tak. trybunie. To jest też zawsze śmieszny przykład. No ale tak zawsze było, że ci ci politycy, Wykorzystywali sport do, do swoich no celów. zawsze się mówiło, że e, wielkim sympatykiem niby Zagłębia Sosnowiec był towarzysz Edward Gierek. tylko dlaczego właśnie Zagłębia Sosnowiec nigdy nie zdobyło Mistrzostwa Polski? W takim razie, skoro Gierek rządził Polską e, blisko 10 lat, tak, i to w największej pospieszności w okresie tak zwanego PRL, tak. I ale to, to, takie trochę to prześmiewcze jest, no, nie? no, ale tak to wyglądało. No, ale tak wracając do y, głównej postaci y, tej pierwszej części naszego programu, no, musimy też, czy musimy no, jesteśmy obiektywni, też trzeba przedstawić cały życiorys Ludwika Sobolewskiego, który jest trochę taki skomplikowany i pokręcony, tak jak były losy, właśnie ludzi z tego pokolenia przedwojennego, no bo Ludwik Sobolewski urodził się w Warszawie przed wojną. tego nie, nie ma co tego ukrywać ani się tego wstydzić, miał korzenie, miał jakieś tam pochodzenie żydowskie, tak, bo o tym są informacje i tak dalej. Dzieciństwo raczej, jak, jak było opisywane, to raczej nie należał do bogatej rodziny, był, był, pochodził z biednej rodziny. No i potem przyszła wojna i wiemy z akt ipn że był i w armii ludowej, i w AK na tak, znaczy... ty masz bardziej tam szczegółowe dane, znaczy, jak tak, bo to jest Woźnie, wszystko tam... jakby dostępne w IP, w IP tak? tak, więc tak. tego nie należy jakby podważać jakby tego się ja uważam, że nie należy się tego w jakiś sposób też wstydzić, bo jakby tak jak powiedziałeś, ten czas po wojnie był bardzo skomplikowany. Um, i, i, I moim zdaniem, ja na przykład, siedząc sobie w 2022 roku wygodnie w studiu widzę w TV, jestem ostatnią osobą, która powinna oceniać, bo ja nie byłem postawiony przed takimi wyborami. My, my myślę, Kamil żyjemy w bardzo wygodnych czasach, nie dotknięci wodiną, konfliktem i tak dalej. Więc myślę, że to jest też te, taki wątek, który warto poruszyć i uszanować w jakiś sposób, ale to jakby wszystko jest jasne. W ankiecie personalnej podaje, że był w Armii Ludowej, pseudonim Gołąb, miał służyć w oddziałach Armii Ludowej Henryka, Stacha oraz Dona. Specjalna kontrola wykazała, że służył w AK od 1944 roku w grupie Wicher w powiecie piotrkowskim. Ja tu też znalazłem, to był dokładnie 25. Pułk Armii Krajowej. I rzeczywiście Piotrków opoczno Tomasz Mazowiecki. Po zakończeniu wojny ukończył Szkołę Oficerską Wojska Polskiego. Jako kapitan w połowie 1952 roku został zwolniony do rezerwy. No i tu jest, jedną z kontrowersji jest to, że w 1947 roku brał udział w, w trakcie operacji Wisła, tej operacji, przypomnijmy, młodszym kibicom, która polega na wysiedleniu zaplecza ukraińskiej powstańczej armii z terenu Bieszczad, tej takiej... Podkarpacia podkarpacia. Je, tak. Nie. Czyli zostali przesiedleni na przykład gdzieś tam, albo za granicę z powrotem Wschodnią, albo gdzieś tam. Albo Mazury, Mazury Armia, Pomorze Zachodnie. Pomorze Zachodnie, w Szczecinie, okolice Szczecina i tak dalej. Zostali tak. wysiedleni, jakby to, to wojsko polskie, jakby czy ludowe wojsko polskie, techniczne. No tak rzecz biorąc, naprawdę to nie jest żadne usprawiedliwienie tej, tej akcji, ale z Nie to punktu... był ogromny dramat też. No to, tak, kończy. ale z punktu po prostu strategicznego ono przyspieszyło zakończenie tam tych wszystkich historii no, tragicznych. to była wojna domowa, To no. była wojna domowa, wiemy, to wiele filmów o tym było. Polecam wprawdzie nakręcony w PRL trzeba na to spojrzeć. Z Wiesławem Gołasem? Ogniem i szkaleń. Oj, no tak. Bardzo, bardzo trudny i film, ale ciężki, bo tam też jest pokazana, nieciekawie to, komu... to antykomunistyczne polskie podziemie, tak? Jest, zrobiono z nich tak. takich, takich po prostu Re e, faszystów e, po prostu zrobiono. Zaplute karły reakcji. Bo tam są i oddziały NSZ-u pokazane, i AK, i partyzancka. I też egzekucje i... dokonywane przez UPA. Tak, no, no film bardzo ciężki, ale... No i, i zobacz Kamil, jakby, to, to nie jest o tym program, tak? Zasadniczo i my tak. w takie dylematy nie będziemy będziemy wchodzić, ale to też pokazuje um, trudność tamtych czasów. Z jednej strony... Dobra, ale mamy w ludzie żyli wtedy? Tak, no to, takie, tak to wrogie... Wyglądało. Wrogie ugrupowania ukraińskiej powstańczej armii, które jawnie podważały polską państwowość, przecież on, nacjonaliści ukraińscy zakładają przyłączenie do, do, do Ukrainy, powiedzmy, przemyśla, i tak dalej, więc jakby to w tamtym okresie zagrażało państwowości. Jakaby ona nie była, bo też to jakby nie zapominajmy, że to nie była w pełni suwerenna ojczyzna. No ale po prostu interes krajowy był wtedy taki, że trzeba było coś z tym zrobić i jakby y, wielu młodych chłopaków. Musimy pamiętać, że Sobolewski w momencie, kiedy y, zostawał y, słuchaczem centralnej szkoły Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, miał 20 lat. 20 lat. Tak, to... bo jeśli był tak, 25 rocznik to miał Młody taki. chłopak, y, to tak jak teraz na studia się idzie, no to. No i ja mam problem z ocenianiem tego, jakby, bo po prostu ja nie żyłem w tamtych czasach, nie byłem postawiony przed takimi dylematami i dodam jeszcze, no ja nawet nie żyłem w komunie. No dlatego ja mówię tylko, że jak wspomnienia, jak czytałem potem te wspomnienia tych ludzi z obu stron, barykat tamtego okresu, no po prostu to była taka Pierwsze lata powojennej Polski to była nowa wojna, wojna nowej Polski ze stabą polską. Staba Polska to byli ludzie wychowani w tym oczywiście sznycie takim przedwojennym, tak, tych etosie tej Polski przedwojennej, którzy nadal liczyli na to, że tutaj Władysław Anders wjedzie za na białym koniu i Amerykanie nadlecą samolotami z Brytyjczykami i nam pomogą a z drugiej strony właśnie byli ludzie trochę z takich niziń społecznych, którzy dostawali szansę awansu życiowego i społecznego poprzez pracę w instytucjach państwowych, no, również w wojsku, no i wiadomo, w też takich nieciekawych instytucjach jak UB, czyli Urząd Bezpieczeństwa i tak dalej. Mamy tego pełną świadomość i z tego to wynikało. Niestety taka wojna na wyniszczenie na, na bazie dwóch jakby różnych poglądów na Polskę, no i... Każdy gdzieś tam próbował w tym się urządzić, też to tak widzę z perspektywy czasu, bo kiedyś też byłem, powiedzmy, jakbym młodszy. I się tym też interesowałem, to byłem bardziej radykalny w osądach względem ludzi z tamtego pokolenia. A potem jak się człowiek trochę poczyta, tego wszystkiego posłucha, to, to wie, że no, nie, wie, nie wiemy sami, jakbyśmy się zachowali w, tamtej, w, tamtych, w tamtych realiach, tak, jak mówisz, łatwo wygłaszać osądy teraz, siedząc na kanapie i popijając kawę po latach, tak? Od tych wydarzeń. Znaczy, o tego są historycy, my... tak? I dlatego tutaj, znaczy, wiesz, z drugiej strony, no, każdy może uh -huh. oceniać. tak? Jakby Jeżeli ktoś zapoznaje się z literaturą fachową, Jakieś informacje może oceniać każdą postać. No są, jakby, tak są no jasne mówię, no, każdy ma różne postacie historyczne i można jakby je oceniać, i jakby tak możemy oceniać polityków i tak dalej. Ja po prostu wychodzę, że nie wszystko, z założenia, że nie wszystko jest czarno-białe. Zostawmy teraz ten wątek. No wiadomo, że potem Ludwik Sobolewski właśnie kończąc tą szkołę, potem był, mówisz, ta rezerwa, ale potem gdzieś tam służył w tym kompusie bezpieczeństwa wewnętrznego, jako tam jakiś oficer informacji i tak dalej, w jakichś wydziałach, tak i, i chyba tam do 53 roku, tak? I tak Drugiego. Pokaz... Drugiego, Następnie no. rozpoczął pracę w państwowym przedsiębiorstwie imprez sportowych tak. i ze względów rodzinnych przeniósł się do Łodzi i tutaj został. On ożenił pracę... z panią Janiną, i tutaj, jak sam przyznał, że chyba, czy, czy, jeszcze... czy jeszcze chyba nie, nie jeszcze nie, Panią Janiną. Pani A nie, jeszcze drugą, jeszcze, jeszcze drugą żoną, tak, jeszcze wcześniejsze małżeństwo. Tak. Ale mówisz, że ze względu, że się ożenił i wtedy do tego się przeprowadził do Łodzi, tak? Tak. I rozpoczął pracę w spółdzielczości, w mieszkalnictwie przede wszystkim. On, nie pamiętam, przepraszam, może ktoś napisze w komentarzu nazwę tej spółki, która odpowiadała za budownictwo mi mieszkaniowe. Ja mam tę przyjemność, że jak jeden tam z moich krewnych Pracował jakby w tej, nie wiem, czy to można nazwać spółce przedsiębiorstwie, które wykańczało te mieszkanie, jakby mm -hmm. mieli często do czynienia z Prezesem Sobolewskim, jakby od tej strony takiej zawodowej, no bo musimy pamiętać, że wtedy praca w klubach sportowych często była wolontariatem, znaczy pracą społeczną, że tak powiem. No i nie inaczej było z Sobolewskim, który na początek zaczynał pracę jako, tak jak wspomnieliśmy tutaj Start Łódź, tam poznał się z Leszkiem Jezierskim. I to jest też ciekawe, co chyba podkreślał Sam Sobolewski, Może wstawimy tutaj też cytat w pewnym momencie. Um, on przyszedł po Jezierskim do widzewa. Tak. To tak. jest taka ciekawostka, bo zawsze, jak mówimy o tym. O, o... Często, jest taki, często się pojawia w wielu artykułach, czy ten. Czy wspomnieniach o Ludwiku Sobolewskim, że tak. Ludwik Sobolewski przyszedł do widzewa i ściągnął Leszka Jezierskiego i Stefana Wońskiego. No to było zupełnie odwrotnie. Zaczęli budować ten. No, no Widzew, i właśnie tak. też wspomniałeś o tym triumwiracie, bo to, to jest dla mnie też ten triol Jezierski, Wroński, Sobolewski. Um, A on właśnie ze Stefanem Wońskim grono... bardziej się znał ze startu, także tam razem chyba do, przeszli jakby jednocześnie Moment. Znaczy, to wszystko zaczęło się w 1969 roku. To musimy jeszcze cofnąć się tak jak mówię do lat 60. ta historia wielkiego widzywa nie zaczyna się w latach 70., tylko jeszcze w 69 roku. No i przez 6 lat. Drużynie, czy sekcji, w sumie, sekcji piłkarskiej RTS-u Widzewa udało się dotrzeć z no, czwartego poziomu rozgrywkowego do ekstraklasy. No, to tak, było tak, tak. naprawdę sprawne osiągnięcie, no, które moim zdaniem, dzisiaj, dla mo mówię to, nie, nie chcę tego y też jakby wyrównywać, bo to po pierwsze by znowu inne czasy, inna skala tak, sukcesu, tak, tak. ale mnie to trochę to dla młodszych kibiców szczególnie trochę z Rakowem się kojarzy, gdzie wszedł jakby um, właściciel Świerczewski z Xkomu znalazł sobie w końcu na, chyba na poziomie drugiej ligi e, trenera Papszuna i udało mu się kroczek po kroczku zbudować tą drużynę i tak było z Widzewem. W tej lidze, bez też wsparcia jakiegoś zewnętrznego, spółki tak. Skarbu Państwa. Wiemy, jakie Raków ma problemy z miastem. Dostali ten kikut nazywany stadionem teraz. Tak, taka... I, I mamy klub, który też udało mu się... Pracą, taką moim zdaniem, oddolną. Tak, e, bardzo, bardzo awansować taką. do europejskich I... pucharów, zdobyć puchar Polski dwukrotnie. I też w tych pucharach od razu w debiucie d, spisać się na, na miarę teraz obecnych czasów po, potencjału polskiej piłki. E, no tak e, nie mówimy wylacyjnie, ale bardzo dobrze. No, znaczy, bo... no ja myślę, że takie mecze zru... oczywiście. No i teraz tu jest ta główna różnica. Tak, bo widzę jasno. się mierzył w pierwszym swoim spotkaniu, o czym też za chwilę powiemy z Manchesterem City, a powiedzmy takim znanym rywalem dla Rakowa był Rubin Kazań. No to nie tak. jest. Ta Skala, prawda, ale z drugiej strony, no rzeczywiście y, to robi wrażenie, moim zdaniem, dzisiaj A teraz układ do... terminarza Puchabów jest taki, że najpierw musisz pokonać te robiny Kazani Slawie Praga, żeby się zmierzyć z Manchesterem City, chociaż czy West Hamem, West Ham United, bo tak to wygląda obecnie, jeśli chodzi o te układy y, w no UEFA, więc, więc to nie ma co tam tak mówić. Więc jakby to. mówię to tak bardziej, żeby porównać to dla młodszych kibiców, którzy być może mm -hmm. słuchają, mogą się czegoś nauczyć, ale też zobrazować sobie, bo to jest, jak ktoś opowiada o tych kolejkach za komuny, ty stałeś w takiej? No, jeszcze pamiętam, że jak, jak końcówka komuny miałem 9 lat, 8, to pamiętam, że stałem i tam z jakimś bawem, składakiem stałem z mamą. No, ale, no, ale to widzisz, dla, dla młodych kibli... Ja, ja nie, nie stałem, jak stoję gdzieś tam, widzę kolejkę do manekina, to się śmieję z tych ludzi, że stoję. w ogóle teraz ludzi nie <laughs> mają cierpliwości do kolejek? Na poczcie to proszę zaobserwować. O Jezus, na poczcie, boże, kochany, ja to tam... Chodzę tam często. Daj spokój. No, ale to, to, to zmienimy się czasy, dlatego dla, dla, dla młodych kibiców to jest bo równie dobrze o dinozaurach i smokach. Znaczy, dlatego budować. tutaj nie będziemy, ja tu mam kilka wywiadów z różnych gazet typu hat Przegląd Sportowy Piłka Nożna, zbierałem jakieś takie wywiady, tu jest jeszcze takie pismo, jak wychodziło w Widzewiak, ale a po, po tego, jak mówiłeś o tych realiach, bo o tym, co mówiłeś o tej o tej spółdzielni mieszkaniowej, że on tam pracował, Ludwik Sobolewski, jedno zdanie, jeden, jeden cytat, który też wyjaśnia wszystko, to jest z pisma hat wywiad z Sobolewskim, z 1996 roku, co przyciągało tak wspaniałych graczy do widzewa, bo tam jest taki wątek. No i Ludwik Sobieski odpowiada, gdy osiągnęliśmy już pewien status, mieliśmy sporo atutów. Po pierwsze, moje dobre układy ze spółdzielniami mieszkaniowymi sprawiały, że mieliśmy dostęp do mieszkań, które w tamtym czasie były sporym luksusem. Po drugie, mieliśmy możliwość zorganizowania dla klubu talonów na samochód, to też kibice młodsi tego nie zrozumiałem, był talon, pamiętam jak mój tata dostał talon na Fiata Malucha i mieliśmy pierwsze auto w domu rodzinne Maluch, tak? więc tutaj też to tak wyglądało. Gdy zaoferowaliśmy w tamtych czasach kluczyki do mieszkania i samochodu, to niemal każdy z graczy chciał grać w naszym zespole. Podczas tego okresu raczej nie stosowaliśmy modnych wtedy podwójnych etatów, po prostu dobrze płaciliśmy za wygrane mecze i to wystarczało. Z czasem doszła też sława wielkiego widzewa, i zawodnicy grę u nas uważali jako swego rodzaju nobilitację. No tak Ludwik Sobolewski wyjaśniał też po latach te jakby kulisy przyciągania piłkarzy do widzewa, bo tak jakby wspominaliśmy. Tutaj do widzewa nikt za komuny nie mógł przyjść na rozkaz z jednego telefonu. To raczej czasami widzewowi próbowano podbierać piłkarzy na rozkaz gdzieś tam, żeby poszli do wojska czy do klubu należącego do innego pionu, gdzieś tam jakieś resortów siłowych i tym podobnych w PRL. No to więc tutaj już mamy takie, no niby, to już, niby to już są tam takie przełom lat 70., -tych, 80., -tych. jeszcze powiedzmy, że komuna i to dość głęboka. No a tutaj już klub działa tak trochę na zasadzie jakiegoś kuszenia piłkarzy gratyfikacjami, jak na zachodzie. Przecież na zachodzie jak się oglądało te albumy z lat 60. 70. Georgi Best zawsze stoi z Manchesteru na te przy jakimś ładnym samochodzie, tak, ktoś tam się luksusowe auta, luksusowe ciuchy. No wiesz, jak to, wiesz jak to te, te retro zdjęcia pokazują, jak no wygląda futbol w Anglii, który, na który tak naprawdę z którym tak naprawdę widzę się dość korzystnie skonfrontował w swojej przygodzie. Puchabawy, o czym też będziemy dzisiaj mówili. No i tak to właśnie wyglądało. Jeszcze jedna ciekawostka. Tutaj sam Ludwik Sobolewski wspomina, jak, jak to wyglądało na początek, jak przychodził do klubu. Widzę, to był biedny klub z małą drewnianą trybunką. Ta mała drewniana przedwojenna trybunka, która tutaj stała na miejscu obecnej krytej trybuny, tej dawnej krytej, czyli tej tutaj głównej trybuny, gdzie teraz są loże, gdzie są miejsca dla dziennikarzy. Nikt wtedy nie myślał o piłce w europejskim wydaniu, chodziło o piłkę w granicach w trzeciej Lidze pamiętam kiedyś graliśmy na Łazienkowskiej z rezerwami Legii i Stefan Wojski powiedział, że chciałby rozegrać tu ligowy mecz. Odpowiedziałem mu, żeby się nie wygłupiał. To już tu kiedyś to cytowałem, ale to jest taki fajny cytat. Chyba, no tak Ludwik Sobolewski jakby wspomina, że sam na początku nie wierzył chyba w to, jak, jak daleko zajdzie, bo oczywiście tacy menadżerowie klubów po latach mówią tak, miałem już taką wizję, miałem wszystko rozpisane, wiedziałem jaki jest początek tej drogi, jaki będzie koniec. No a tutaj Ludwik Sobolewski sobie tutaj wspomina po latach to jest wywiad, jeden z, taki z ostatnich chyba z nim, z 2001 roku, no że właśnie na początku to nie wiedzieli, gdzie zajdą. Tak, tak, tak wszędzie mówił, no bo robiliśmy swoje. Mówi, że gdzieś tam w momencie, gdy przebrnęli te niższe ligi i się otrząsnęli w tej na zapleczu klasy, czyli w drugiej lidze, to wtedy już tak wiedzieli, że ta piłka będzie główną, że może być tym głównym spotem na widzewie, jeśli chodzi o sekcję, i że trzeba iść do przodu. Też to gdzieś tam wyczytałem w jednym wywiadzie. Kamil, jakby jakim człowiekiem był, bo, bo dzisiaj możemy przejść znowu tę samą historię, wiesz, od 69 ta. roku do 75, potem europejskie Puchary, o czym tak sobie założyliśmy dzisiaj, powiemy, ale jakim on był w ogóle człowiekiem, bo to jest też ciekawe. Mnie urzekła taka historia, która była kiedyś ukazana chyba po raz pierwszy. Pierwszy w przypadku dokumentu z trenerem Władysławem Żmudą, bodajże autorstwa Arkadiusza Stolarka, kiedy okazało się, że działacze Widzewa z Sobolewskim na czele podczas tych wielkich meczów pucharowych mieli ten telewizor z meczem gdzieś w tle i sobie grali spokojnie w Brydża. No, w sensie tak. Dzisiaj to jest dla mnie w ogóle niewyobrażalne, bo ja siedzę podczas meczów jak na szpilkach. Właśnie może ten pokerowy taki spokój był kluczem w jakiś sposób do tego, jak ten klub znaczy, był zarządzany. Jak, jak pamiętasz, gdy obchodziliśmy 110-lecie klubu, to też przeprowadzaliśmy wiele wywiadów z działaczami różnych sekcji i był też, między innymi, robiłem wywiad z, z jednym panem, który tutaj działał w sekcji Brydża. U nas zresztą Wojciech Daroszewski wiceprezes jeden z widzewa i taka jedna z tych, tych jeden z tych głównych pomocników Ludwika Sobolskiego, który do dzisiaj żyje. To pan Wojtek też wspominał i, i ten pan z sekcji Brydża, że Ludwik Sobolski lubił grać w Brydża. A Brydż to jest gra taka na myślenie, strategiczna, trochę też trzeba tam no, mieć umysł na pewnym poziomie, coś przewidywać, coś kalkulować i tak dalej. No i lubił tak spędzać właśnie czas, dlatego też jak wspominają brydżyści, bo pamiętajmy, że sekcja Brydża-Widzewa działała w, w klubie dość prężnie, to są lata 70. i 80. głównie i odnosiła sukcesy też, tak? I na polu jakimś ogólnokrajowym i polskim i, i nasi brydżyści tutaj z Widzewa wyjeżdżali grać jakieś tam w jakichś imprezach międzynarodowych, więc nie była to sekcja, jak mówiono, no była to sekcja, która potrzebowała najmniejszych kosztów, tak, bo dosłownie jakaś salka, parę stolików, no co tam będziemy mówili, to nie była jakaś sekcja, to sprzęt do gry nie jest jakiś bardzo potrzebny, jeśli chodzi o gry karciane, więc i Ludwik Sobolewski grywał w tego brydża, no i tak mówisz, często właśnie się zamykali i sobie e, gdzieś tam, jak był ten, to chyba jest takie słynne, to wspomina, wspominał Wojciech Dabrowski, to był ten mecz z Liverpoolem wewnętrzny, na Enfield Road Świercinał Pucha, bo mistrzów, że oni też tu mieli telewizorek i tylko zerkali, a główną, a główny był brydż. Głównym zajęciem tego wieczoru był tutaj w klubowym pokoiku granie, granie w brydża. A gdzieś tam na tym czerwono-białym czy, czy czarno-białym telewizorze leciał sobie ten jeden z najważniejszych meczów w historii widzewa. Może to jest oczywiście tak trochę podkoloryzowane, ubawione, no ale chyba był takim spokojnym człowiekiem, jak się te wywiady z nim ogląda w telewizji. Raczej też spokojnie przyglądał się temu wszystkim. I poza tym jeszcze jedna rzecz, eee, taka chyba życiowa pokora, bo mało kto o tym, znaczy o tym się zaczęło mówić, ale też jest chyba to w książce Wielki Widzę w opisane u Marka wrzynowskiego W pewnym momencie pewni ludzie w mieście, też krążący przy klubie spowinowaceni z władzą. Polską Zjednoczoną Partią obotniczą, wymyślili sobie, że oni będą lepiej rządzili Widzewem od Ludwika Mówi, o tych o czasach Mirosława Czesnego. Czesnego, tak, około 80, 1985, tam siódmy, bo pamiętajmy, że Ludwik Sabolewski usunął się w cień, odszedł z funkcji prezesa Widzewa. Jako się to zbiegło, że ci, którzy mieli ten Widzew jeszcze wyżej wynieść, spuścili go do drugiej ligi. Znaczy to jest <laughs> też ciekawe, mam tutaj taki cytat 90. Mieczysława Broniszewskiego, <coughs> wieloletniego znanego trenera ligowego. Tak który mówi o Sobolewskim, budował drużynę na kilka lat do przodu, był chyba najlepszym wówczas prezesem, najlepiej myślącym. I z nim zawsze był Wroński, facet, który trochę udawał ignoranta, wszystko obracał w żart, trochę się pośmiał, a w rzeczywistości miał gigantyczną wiedzę o piłce. I myślę, że to też odnosi się, nie mówię ten fragment o ignorancie, ale ten, mm -hmm. ten moment um, wiedzę o piłce i też takiej... Um, trzeźwej oceny potencjału zawodników. Sobolewski popełniał też błędy ściągając piłkarzy oczywiście i, i zdarzali się tacy, którzy powiedzmy nie, nie eksplodowali tym potencjałem, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość zawodników ściągniętych do klubu, te anegdoty o tym, że mhm. Krzysztof Kamiński grał sobie w A-klasowej Żyrardowiance, Sobolewski usiadł na trybunie, porozmawiał z miejscowymi fanami A-klasowego futbolu na, i zapytał ich na kogo zwrócić uwagę i tak ten młody, 18 osiemnastoletni wówczas chłopak trafił do Widzewa, no to jest coś niesamowitego. I... Ale to, 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 jest, to jest jeden wątek w ogóle, bo o tym, o tym to najwięcej się mówi, o tym to już przegadaliśmy, my tutaj na antenie napisaliśmy sami dziesiątki artykułów, a już nie mówię o innych osobach i tak dalej i tu masz rację, że to są właśnie tacy ludzie wyciągani, byli gdzieś tam z, z, z niższych ligi, to jeżdżenie i to szukanie, naprawdę to czegoś takiego w Polsce wtedy nie było na taką skalę, ale... Mało kto pamięta, sam, sam to pierwszy raz w sumie po latach przeczytałem, w ogóle o tym zapomniałem. To, co się stało właśnie w 1990 roku, kiedy widzę. To było, bo Ludwik Sobolewski przyszedł w trakcie tego sezonu, gdy widzę de facto już spadał z ekstraklasy. I tu jest ciekawe to, co nie wiedziałem, tak jakby gdzieś to mi umknęło, i to pokazuje, jak Ludwik Soboleski pojawił się na te kilka lat tego, tych przemian politycznych i gospodarczych w Polsce, w początku lat 90. A de facto jak uratował klub, bo tu ci zacytuję i też słuchaczom jedną rzecz. Gdy stwierdziłem, że nie będziemy robić nic na siłę i pochopnie, choćby miało to nas kosztować degradację do drugiej ligi. I tak było. W 1990 roku że spada do drugiej ligi po tych wielu latach tego, tego grania w ekstaklasie, tych sukcesów, które właśnie Ludwik Sobolewski w sumie był, który był głównym twórcą. Tak też się stało, ale powoli zaczęliśmy budować nowy zespół. Dokonaliśmy ośmiu znaczących transferów, i tutaj patrz, jak, jak potrafił zadziałać wtedy. Dzięki przychylności kilku klubów udało nam się pozyskać kilku graczy, za których opłaty regulowaliśmy na zasadach stopniowego przekazywania pieniędzy w ratach bez nagłego odpływu gotówki z klubu. I teraz uważaj na listę. Taką przyjazną dłoń w cudzysłowie yy, otrzymaliśmy od Odropole, i tutaj wymienia Zbigniew Wyciszkiewicz. Zagłębia Sosnowiec, Marek Koniarek i Ryszard oraz chemika Bydgoszcz Andrzej Michalczuk. Trzeba było myśleć o jakimś nowym rozwiązaniu organizacyjnym w widzewie. Podnieśliśmy rozmowy z panem Pawełcem, Grajewskim Łódzką Grupą Kapitałową. Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy klub na bazie spółki akcyjnej. Wiadomo, jakie później były losy tej spółki. Paru panów z tej grupy kapitałowej wylądowało za kratkami więzienia. Typowe przekręty ich firm z lat 90. No ale ten sam pomysł, to te wcześniejsze zdania, także udało się jakich piłkarzy wyciągnąć: Wyciszkiewicz, Czerwiec, Koniarek, Michalczuk, którzy po prostu potem stanowili trzątej mistrzowskiej drużyny w sezonie 1995 96 wcześniej dali kilka startów w europejskich pucharach i inne sukcesy. A de facto klub nie szafował pieniędzmi, tak? Potrafił się dogadać, żeby nie miał pieniędzy, bo to już, to już nie było, tu już nie było wsparcia jakiegoś, tak? To już trzeba było działać w nowych kapitalistycznych realiach. I pan Ludwik Sobolewski potrafił jakoś tę każdą złotówkę przeliczyć i udało się ten klub wyprowadzić z tego marazmu dość szybko, tak? Bo był spadek w 90 roku. W 91 wróciliśmy a w 1992, jakoby Beniaminek trzecie miejsce i powód do Europejskich Pucharów, więc no droga błyskawiczna powiedzmy takiej odbudowy Widzewa, bo on wrócił na ten moment, jeszcze potem znowu się usunął w cień i potem był jeszcze, Widzew miał kłopoty w 1998 roku, jeszcze też tam wrócił na moment pomóc klubowi, a potem jak już sam powiedział, przychodził jako kibic czasami oglądać drużynę No i to był też schyłek życia legendarnego prezesa, bo musimy powiedzieć, że um, no, on zmarł w 2008 roku. Um, po ciężkiej chorobie i ta, Tak, Trwała jakiś czas i już te ostatnie lata rzadko, przez ostatnie lata rzadko występował publicznie. Zmarł w wieku 83 lat, w nocy z 10 na 11 listopada 2008 roku. Ja jeszcze, ja jeszcze roku. może kołentębm tylko dodał o, proszę. właśnie z tego wywiadu z, z tego miesięcznika magazynu Hattrick, bo on tak nieregularnie wychodził. i Przedostatnie zdanie z tego wywiadu. Czy czegoś pan żałuje? Tylko jednego, że lata tak szybko uciekają. W moim życiu doświadczyłem tego, jak wielką rolę odgrywa przypadek. Piłka lecąca 5 cm niżej lub wyżej może zmienić wszystko, doprowadzić do euforii wielkich pieniędzy lub do załamania i krachu. Mi się wydaje, że bardzo dobra puenta. No, moje tych wywiadów z Ludwikiem Sobolewskim w tej prasie, też z wcześniejszych lat jest, jest wiele, i one tworzą taki właśnie ciekawy portret tego człowieka, jeśli chodzi o, o jego spojrzenie na piłkę, bo naprawdę, mimo że był działaczem. Typowo działającym i wychowanym zawodowo w komunizmie, tak i w tych realiach komunistycznych, to szybko widział takie możliwości jak spółki, powoływania, jak odnajdywania się w nowej rzeczywistości. Znaczy no, to tak. wskazuje kilka osób z tamtych lat, jakby jego byłych zawodników, współpracowników. No, że on nie był za granicą. A wiedział, jak funkcjonuje, podświadomie, jakby nowoczesny klub sportowy. Tak, bo on nie, nie lubił latać za granicę te mecze pucharowe Zawsze to jego ci. A to właśnie Wojtek Daroszewski opowiadał, że on jako wiceprezes był w Turynie na tych meczach, był wysyłany jako przedstawiciel klubu, czy gdzieś tam ktoś inny poleciał z klubu. A on właśnie chyba tam, nie wiem, raz się wybał, czy coś. I tam potem mówił, że przyniósł pecha. <laughs> coś takiego tam było. <laughs> no więc. Mówię, to jest no, nietuzinkowa postać, i nie ukrywam, że ja zawsze mam trochę problem z tym, że u nas w środowisku bardzo powiedzmy, często używamy tego określenia legenda w stosunku do wielu osób, piłkarzy, a wydaje mi się, że słowo legenda jest naprawdę takim mocnym słowem, i jakby jeśli jest ktoś, kto naprawdę zasługuje na ten tytuł, to jest nim Ludwik Sobolewski i to nie ulega żadnej wątpliwości. Z mojej perspektywy jest to człowiek, bez którego nie byłoby tego stadionu. To swoją drogą on już tam w latach 80. walczył o to, żeby 40 tysięczny stadion był tutaj na Widzewie, na tam trochę dalej. Mhm. Dzisiaj pośrodku Też to wspominałem z wywiadu, że miał taką popozycję od władz miasta, żeby gdzieś, gdzieś indziej Tak, ten stadion on był zbudować. świadomy, że musi powstać ośrodek treningowy, że to miejsce tutaj jest za małe, że ten stadion tutaj był kameralny, jakby też do, jakby pewne prace były dokonane, jakby podniesiono te trybuny, była hala i tak dalej, ale to nie były warunki do budowy euro europejskiego klubu, długoterminowo, jakby udało mu się stworzyć coś niesamowitego, ale był świadomy, żeby stworzyć podwaliny pod coś długotrwałego, trzeba, trzeba zmian. No i jakby dzisiaj mamy piękny stadion, mamy już jakiś ośrodek treningowy, myślę, że też ta łodzianka jaka jest, każdy widzi, ale możemy się z niej cieszyć, bo jest gdzie trenować. No, i trwają prace, żeby ten ośrodek wybudować. Po 30-40 latach od tego prime'u Ludwika Sobolewskiego, jakby udaje się doprowadzić i do, zrealizować jego marzenia. Więc fajnie, że. No, i chyba to co by To się udało. Pan Ludwik Sobolewski najbardziej docenił, że po tych latach, kolejnych tych latach wielu zawirowań klubu, wokół klubu i w samym klubie. No, nie mówię, że teraz to już odpalamy fajerwerki i fanfary, ale Widzew zaczyna działać jako taka, bo to, bo to o to głównie chodzi. Oczywiście przede wszystkim jest to społeczność wszystkich kibiców, piłkarzy i tak dalej. Ludzi, którzy się identyfikują z tym klubem, przychodzą na mecze, mecze jest najważniejszym wydarzeniem pierwszej drużyny w klubie. Taka jest prawda. Nie pomijamy Oczywiście innych drużyn i innych sekcji, ale chodzi mi o to, że ta machina organizacyjno-finansowa, bo klub to musi być też, że też miał tego świadomość, tak, że trzeba zarobić, żeby wydać, tak, on zawsze o tym mówił, że tak tego mówił, że się nie wstydzili tego ile wydali na Dziekanowskiego, przecież było legalnie podane ile było, ile było zarobione na transferze Zbigniewa Bońka i on zawsze mówił, że te finanse to było też jego takie oczko w głowie, to wszystko musiało być jakieś skalkulowane, no a potem jak się zaczęło jakieś takie rządy innych ludzi po jego odejściu, no to widzę w popad w tarapaty. No to, jest, to, jest obiektyw, to jest obiektywny fakt, a nie jakaś zmyślona historia. To można zobaczyć w tabelach ligowych i we wszystkim, tak. Pokora, praca. Spokój, no I tutaj możemy przejść na moment, na koniec. Rozwaga. No, i na tą, jest... na tą drugą część naszej audycji, możemy przejść płynnie do drugiego tematu. Czyli a pierwszym a efektem takim, jednym z efektów właśnie dobrego zarządzania i pomysłu i wizji rozwoju klubu przez prezesa Ludwika Sobolewskiego i jego współpracowników, no było to, że widzę od 1977 roku regularnie grał w europejskich pucharach, tutaj które sobie tak do ciebie pisałem, żartowałem, że ten właśnie wrześniowe wrześniowe terminy pucharowe to były dla kibiców Widzewa tak jak teraz poranna kawa, no bo tak to było przez wiele lat, tak? Dla dla, dla tego pokolenia Potwierdza, z lat Napisałeś tak. Tak, 80., a potem przez lata 90. to samo, tak? Bo Widzew był zaczął znowu grać regularnie w pucharach. No i szkoda, że to się skończyło, tak? No ale tutaj przychodzimy do tego wątku, że właśnie 14 września minęła rocznica 45. tak Debiutu w Pucharach Widzewa, czyli tego słynnego meczu w Manchesterze na stadionie Main Road, gdzie zemisowaliśmy 2-2 z Manchesterem City. Co było wtedy, nie? Nie mówi Zbigniew Bonik? Manchester City. Manchester City, tak. To było. Manchester City, czyli Boniek, czyli ognisty chłopak, autorem remisu, jak napisała jedna gazeta w Anglii wtedy o Bońku. Tam go już wtedy nazywali jakimś wodnym diabłem i tak dalej, co on tam zrobił w tym meczu. No ale... Wiadomo, że wiele razy to wspominaliśmy. Jest też dokumentarka Stolarka na ten temat nakręcony, o, bardzo nadresztą. solidny o tym, o tym wszystkim. No, widzę w Anglia 3-1. Tak, widzę w Anglia 31. Cztery 1. były takie podwójne spotkania z zespołami z Anglii. Trzy okazały się zwycięskie dla widzewa. No i, i, trzy, w, i... z IFC już nas przekręcili. Tak, nas sprzekręcili. sami się przekręciliśmy na wyjeździe. Tak. A, ten, a, w, a, w, a właśnie mieliśmy na, na jakby na rozkładzie wyeliminowanie City, potem Manchester United i Liverpoolu z Manchesterem United też galiśmy ten słynny mecz na Trafford 3 lata później, też we wrześniu, 17 września 1980 rok. Tak, jak wspominałeś, no, wrześniowy pucharowy, wrzesień widzewa. To był, to, był, to był właśnie jakby taki, jakby, nie wiem, no okręt flagowy, taki nasz główny produkt eksportowy, jeśli chodzi o ten klub, bo na te 66 meczów, 23 rozegraliśmy właśnie we wrześniu i to były te mecze, między innymi dwóch z Manchester City, też niedawno wspominane pierwsze pucharowe zwycięstwo Widzewa, to ten mecz na, rozgrywany jeszcze na stadionie UKS-u ze słynną francuską drużyną AS Saint-Etienne, to też to było wspominane wiele razy, w której grał wtedy między innymi Michel Platini, potem kolejny kolega i przyjaciel Bońka z czasów gry w Juventusie Turyn. No i tutaj w tym meczu właśnie w Łodzi wygraliśmy 2-1, innymi po, po golu Zbigniewa Bońka, a gola dla y, samej team czyli właśnie wtedy Platini. Potem był mecz z Manchesterem United na wyjeździe 1-1 i słynny gol Krzysztofa Surita, tego bomba Za pola karnego, a potem wiele kolejnych pucharowych meczów właśnie z Anderlechtem, z Hiberniansem, Paola Esbobura z Archusem, Arhusem, Galatasaray, Las Klintz. Einplaks Frankfurt, tutaj remis 2-2 i ta nieszczęsna porażka 0-9. Potem mecze z Czernomorcem, Liga Mistrzów, to była Bolsja Dortmund, Atletico i tak dalej. Mecze, mecze ze Skontoryga, wcześniej z Udineze. No było tych meczów kibice i moci starsi tacy z tego, z tych pokoleń z lat 90., lat 80. No, pamiętają. zazdroszczę Wam tego niesamowicie, bo chociaż przyznam, że jak już jesteśmy na tym piątym miejscu, no to już no, się, już się tutaj. To już się zaczyna syndrom wielki widz w, każde, w serduszku każdego widzę wiaka. Tak, mamy tak. ich, mamy, już zaczyna Złapaliśmy za szyję i zaczynamy dusić. Tak, I teraz już, kozak, nie tak. <laughs> już, już nie puścimy. katarzyna tak. Już nie puścimy. I, I teraz zostanie, tak, no, tak objęcie, już ma palcem po mapie. No tak. pierwsza runda, czy tam druga eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Kajla F... Daumaty. Tak. O, FK Riga. Tak. Słuchaj, ja tak. mogę nawet w luku bagażowym, ale, ale jedziemy, słuchaj. Znam, Znam wie... takich, którzy odkładają do, do skarbonki, do świnki od 10 lat pieniądze na wyjazd. Nawet na, już mogą z... kupić samochód. Nawet liczą się z Kazachstanem właśnie, tak. <laughs> <laughs> nie, nie, to jest... Nie wiem, kto ma gorzej. Tak, takie osoby jak ja, które nie odczuły nigdy, nie miały okazji pasjonować się meczami Widzewa w europejskich pucharach czy takie osoby jak ty, które czekają na to już tyle lat, wiesz, bo wy pamiętacie ten smak, ty Kamil miałeś okazję nawet wyjechać na takie spotkania za granicę. Ale czy pasjonować się tutaj na stadionie? No tak, tak, to bo w sumie to wyjdzie gdzieś około, z, było z kilkanaście spotkań. tak? No I właśnie, i, no i to... zastanawiam się, co jest gorsze: czekać, czy cieszyć, znaczy czy w ogóle nie odczuć, jakby i tak dalej. To tak, tak rzucam. Przypomnijmy, że mamy tu za plecami chociażby proporczyk z tamtego okresu. Tak, tak, właśnie z, z tamtego z, okresu. Z tej rywalizacji z Manchesterem City powyżej Parma. Bo oni Pudineze, wtedy, Stieła... tak mówiliśmy, ostatnia data: runner sub, czyli wicemistrz, wtedy First Division, to nie była Premier League. Jest 1977, czyli oni tak jak my wtedy przystępowali do Pucharu UEFA, bo to był to, to co zastąpiła ta Liga Europy. Oni byli też wicemistrzem swojego kraju, no i my wtedy pojechaliśmy do nich jako ostatnia drużyna w tabeli. Pamiętamy zły porządek sezonu, zwolnienie trenera Pawła Kowalskiego, zastąpił go Bonisław Waligóra, który gdzieś tam z tą drużyną pojechał jako ostatnią w tabeli. No i tam już wszyscy w Polsce nas skazali na, na pożarcie, że będzie jakiś pogrom. Anglicy też liczyli, że będzie prosto. na Było 2 do 2, chociaż przegrywaliśmy 0-2, no i tutaj pokazaliśmy ten charakter, tą walkę. No, wiadomo, słynny mecz Zbigniewa bońka i zresztą wspomina po latach w swoich książkach tych na polu karnym, czy moje najsłynniejsze mecze, czy tam mecze mojego życia, coś takiego było, no to on zawsze wymienia, że był jego ten taki jeden z tych pierwszych wielkich meczów, jak on wspomina te swoje występy. No, dalej dwie bramki na takim stadionie, no to jest. Zresztą tam była taka historia, duże osiągnięcie. to, że on ośmieszył tego. Jednego z najlepszych obrońców w Ligi Angielskiej, ten Willy Donaki. Tam był i on, y, najpierw y, y, bez, y, bez piłki, kopnął go, kopnął Bońka i dostał ną kartkę, no, ale to było chyba emocje, bo bońek najpierw założył mu siatkę. I bo zachodzony znowu wrócił z piłką i znowu mu założył siatkę. No i no to raczej wiecie, to się nie zdarza. Szkoda, często. że nie ma zapisu wideo z tak. tego spotkania. Z... Bardzo szkoda, właśnie, że to gdzieś tam nie no wiem, Czy może być może w archiwach brytyjskich jest? Brytyjskich jest raczej. Mi się daje, że tak. No nie, Może. Angielskie kluby też wydają często takie retrospektywy, ale to Kiedyś trzeba było na poszukać. Wideo też tak, wydawali. DVD, takie, albo DVD takie cały tam jakiś kolejny sezon i tak dalej, albo pamiętne mecze, no ale to nie był dla nich słynny mecz, tak, jeśli chodzi o City, tak, no bo... No raczej taki bolesny. No, no i... dobrze, znaczy to jest właśnie no, poruszyliśmy te mecze, bo wypada, wypada we wrześniu trochę o tym wspomnieć, ale rzeczywiście, no jakby nie, nie, nie ma co ukrywać kamień, że te każdy z tych dwóch meczów w latach 70. i 80. to była dzielna, bardzo obszerna historia. Tak, gdy patrzę na dzisiejsze te rywalizacje w europejskich pucharach, um, to one nie mają takiego. One się zaczynają bardzo wcześnie już tak, w lipcu. No nie, mają takiego, nie mają takiego klimatu wyczekiwania, atmosfery. I nie ma i tak też dalej, jakby no. mam wrażenie, że w ogóle nie, wy nie wypływają z takich spotkań jakieś takie anegdoty. No teraz myślę, że ten starcie Rakowa ze Slawią Praga gdzieś tam będzie wspominane, bo było bardzo emocjonujące, gorzkie ostatecznie dla polskiego klubu, ale wydaje mi się, że, że całkiem ciekawie to, to, to będzie zapamiętane. Ale raczej teraz się wspomina całe te przygody, niż poszczególne spotkania. No tak, tak. No, to pamiętajmy, że tam w, w mecz, mecz sieci, to też była ta cała atmosfera, tak? 45 tysięcy kibiców tam było na tym stadionie, no to wtedy oni yy, widzę wiacy raczej nie grali przed taką publicznością w Polsce, ani publiczności, nawet jak się zdarzało nas publiczność, to nie było to nie było tam takiego dopingu, jak w Anglii, bo wiemy, jak Anglicy dopingowali, i jak potrafią śpiewać i dopingować. I tak naprawdę tam był no, rumor i potężny hałas, jak wspominali yy, piłkarze. A poza tym, jak Boniek strzelił na 2-2, to tam jakiś jeden zdenerwowany kibic wybiegł z tej trybuny i tam biegł w kierunku Bońka, ale angielski kibic Manchesteru City, ale został zatrzymany przez policjantów, więc tak to wyglądało. Poza tym, wtedy na tym meczu było około 1000 osób miejscowej Polonii, ci ta, ta nasza emigracja, która została po wojnie w Anglii i oni tam kibicowali. Być może Andrzej Grajewski. Tak, Andrzej. <laughs> tak. I Andreas. Andreas, tak, który potem w płaszczyku latał po Mławie na na, na, na Enfield World. Tak. To są fajne zdjęcia wbrew pozorom i to świetne zdjęcie radości w szatni Widzewa mm -hmm, właśnie nie. z Grajewskim. To jest chyba z Juventusa. Kład, no chyba nie, tak, tak, to no. jest też niesamowite. Dobrze, kończymy dzisiejszy program. Za nami 40 minut rozmowy głównie o Ludwiku Sobolewskim, krótkie wspomnienie wrześniowych, październikowych meczów Widzewa w europejskich puchach. барах uh... myślę, że będzie jeszcze czas. Chociaż myślę, że jeżeli ktoś słucha regularnie naszego programu, podcastu, no to nasze poprzednie audycje są dostępne w archiwum na widzew.com. Tam rozbijaliśmy na czynniki pierwsze też wiele tych spotkań, czy to z Anglikami, czy drogi do półfinału Pucharu Europy. Było tego bardzo dużo, czy to Liga Mistrzów. Mhm. Zachęcamy do tego, żeby odszukać to i, i, i odsłuchać. Myślę, że możemy też w opisie tego filmu załączyć trochę odnośników do tych programów, że żeby to nie ginęło, i żebyście mogli to odsłuchać, bo nie wszystkie z nich były rejestrowane na wideo. A myślę, że całkiem ciekawie udało się te programy przeprowadzić. Kończymy, tak jak powiedziałem, Kamil Wójkowski, Jakub Dyktyński. To była... za tydzień, za tydzień już wrócimy do ligowej sprawy No i Raków Częstochowa. Raków Częstochowa, wicemistrz Polski. Duży, na której strzeliśmy regularnie bardzo dużo goli. Tak, dokładnie. Nie możemy zejść poniżej średniej czterech goli na mecz. <laughs> Teraz. To jest taki rywal, że cztery bramki w meczu bojo, są bardzo bojo, prawdopodobne. Tak, tak. No ale widzę, teraz już jest krok od europejskich pucharów, Kamil. Już nie odpuszczamy, już łapiemy za gardło i, nie, i tylko Mistrzostwo Polski. Wstawaj, Kuba. Jordi Sanchez. <laughs> pierwsza bramka. Dobrze, zobaczymy. Dominik Kun, asysta i gol. I potem pod zegarem razem się bawimy. Ja dam miski z główki w 90 <noise> Dokładnie. Wchodzi i tą czupryną swoją zdobywa czwartą bramkę, a Marek Paprzód musi pogodzić się z porażką Ten stadion lubi, lubi takie historie. Dokładnie. <noise> My naprawdę nie pijemy nic przy tymi programami. No. Jest bardzo... Czasami ktoś tam zarzuca mi w komentarzu, że ziewam za dużo, no ale tu jest tak. tak wcześniej, że sklepy z alkoholem są jeszcze zamknięte. Tak, prohibicja wieczorna. <noise> Dobra, kończymy. Do usłyszenia. Cześć, to była Widzewska podróż do przeszłości. Thank <laughs> you.